Nikolasie, miałeś straszny koszmar, w którym tych dwóch obrzydliwych jugosłowiańskich pograniczników krzyczało na ciebie, żebyś zdjął okulary w tym języku, którego nie rozumiałeś. Potem coś znowu krzyczeli w tym samym języku, którego nie rozumiałeś. A najgorszym elementem tego koszmaru było to, że nie było przy tobie przemiłego konduktora, pana Sukar, który mógłby tłumaczyć. Więc oni krzyczeli na ciebie, a ty nic nie rozumiałeś. I ten koszmar kończy się wreszcie tym, że straszna jasność błyska ci przed oczami. I latarka, taka mała latarka, którą ktoś ci świeci w jedną powiekę, a potem w drugą. Leżysz na łóżku, nie w pociągu, widzisz biały taki poszarzały sufit nad sobą, brudny. Widzisz pielęgniarkę, która ci zaświeciła w oczy, zobaczyła, że się ocknąłeś. Obraca swoją głowę do lekarza, który siedzi w głębi sali i zaczyna coś mówić w tym języku serbskim, serbsko-chorwackim, w którym nic nie rozumiesz. I on coś jej odpowiada w tym samym języku. Próbuję się podnieść w takim razie. I czujesz zimny pot, który spływa ci po karku, bo ty nie jesteś w szpitalu. Jesteś w szpitalu psychiatrycznym. Czujesz, że jesteś przywiązany pasami do łóżka. Więc zaczynam się... No, na naturalny gest każdego, kto mierzy się z takimi myślami, że zaczynam się rzucać na tym łóżku, żeby spróbować się wyswobodzić. I krzyczę do tych ludzi, wypuśćcie mnie! Halo! Coś takiego powiedziała pielęgniarka, lekarz jej odpowiedział coś podobnego. I jakby wiesz, jakieś takie... Zauważasz coś jeszcze, coś dość dziwnego. Patrzysz na tego lekarza i widzisz, że ten lekarz pod kitlem ma mundur wojskowy. Co tu się dzieje? Chyba nie wiecie, kim jestem. A kim pan jest? Słyszysz po angielsku Napoleon. Słowa wypowiedziane przez doktora w wojskowym mundurze w kitlu. Po angielsku, bardzo ładnym akcentem. Doskonale, już myślałem, że zostanę tutaj uwięziony przez osoby, które nie mówią w moim języku. Dzień dobry, proszę mnie wyswobodzić. Jestem doktor Nicholas Cave. O, jest pan doktorem, a doktorem czego? Psychiatrii. Psychiatrii. No proszę, takich klientów lubimy najbardziej. Coś powiedział do siostry i siostra przeszła dalej i zauważyłeś, że nie jesteś tu sam, leżysz w sali z pięcioma łóżkami i na czterech pozostałych łóżkach są twoi przyjaciele. I wszyscy się śmieją. I wszyscy są nieprzytomni na razie. Cudownie. Szanowny panie, to musi być jakieś nieporozumienie. Proszę nieporozumienie. Wyswobodzić. No dobrze, to proszę opisać motywy swojego zachowania z pociągu. Motywy mojego zachowania z pociągu. Mhm. Dlaczego pan zrobił to, co pan zrobił? Co spowodowało, że pojawił się pan tutaj? Obawiam się, że nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć na to pytanie. No właśnie tak myślałem. A co się stało? Według pana? Coś powiedziała siostra i Manly otworzył oczy. Manly, budzisz się. Widzisz tą latarkę, która ci świeciła w oczy. Jesteś w szpitalu. I ona przychodzi i wy się powoli wszyscy budzicie, nie? I widzicie dokładnie to samo. Jesteście w szpitalu psychiatrycznym, bo tylko w szpitalu psychiatrycznym przywiązuje się pacjentów do łóżka. Jest lekarz, który jest jednocześnie jakimś żołnierzem i totalnie nie macie pojęcia, co się stało. I na pewno nie jesteście w Orient Expressie, nie? Ja tak bardziej obserwuję sytuację przez chwilę i tak rozglądając się, uświadamiając sobie to, co Sylwan powiedziałeś tak po kolei, powoli, to wołam tego lekarza. Przepraszam, panie doktorze, czy mógłby pan tutaj na chwilę podejść? Naturalnie, proszę pana. Pozwólcie panowie, że się przedstawię. Nazywam się doktor Dejan Prodanowicz, a wy panowie jesteście jak na razie klientami naszego szpitala. Jesteśmy w Inkowczy. Podchodzi do ciebie, Antoine. Bardzo tu miło. Cieszę się. Jednak się bardzo zastanawiamy i wydaje mi się, że moi towarzysze również, a na pewno ja zupełnie nie pamiętam, co się działo przed tym, jak straciłem przytomność. Jakby jedyne, co pamiętam, to, że jechaliśmy właśnie
pociągiem Orient Expressem mijaliśmy Zagrzeb. I... Jezu, jak się strułem. Tak. I nie wiemy, co się stało. Nie wiem, ja przynajmniej. Coś powiedział do siostry, siostra dała mu kartkę. Toksykologia jest w porządku, to znaczy mają panowie drobną obecność alkoholu we krwi, ale na pewno nie taką, żeby nic nie pamiętać. Zatem. Ja wiem, co się stało. Słucham. No to świeć to... nas malni. No to na pewno przez te jaskinie cholerne. Tam jaskinie. Musiały być jakieś notuję, widzisz, jakby ty Nikr widzisz to, że jakby faktycznie notuję wszystko. Tak. Być może uderzyłem się w głowę w tych jaskiniach, nie wiem, cholera jasna. Poczekaj, Manli, uważ każde słowo, bo to jest bardzo istotne, co przekażemy panu doktorowi Prodanowiczowi. Jest galaretka. Żeby mógł... Widzę teraz taki pojedynek tytanów po prostu. Tak, sporządzić właściwą diagnozę tego, co nam się przydarzyło. No, widzę godnego przeciwnika, uśmiecha się do ciebie. Wiesz co, ja sobie leżę na razie milcząc. Jak rozumiem, też jestem przypięty pasami do łóżka. Tak, tak. No. O, jak dawno się tak nie bawiłem. Renardowi przyglądam bardzo uważnie. Znaczy, wiesz, nie, no ja po prostu niepostrzeżenie, wiesz, oceniam sytuację i zastanawiam się, wiesz, rozważam wszystkie opcje wyswobodzenia się z tego. No wiesz, to nie ja w każdym razie, panie... Mhm. Nie było to niewykonalne, ale wiesz, pytanie, czy chcesz już teraz ryzykować, bez szansy, że nie po prostu nie, to ja zobaczą. Nie, chcę teraz, nie, ja po prostu to jest na zasadzie takiej, że w momencie, kiedy będzie, wtedy, kiedy będzie stosowny moment, ja chcę wiedzieć, już mieć zaplanowany, jak się z tego wyswobodzić, po prostu jasne. Już wszystkie ruchy, wiesz, przygotowane. Spoko, jakbyś rzucał, to będziesz miał kostkę premiową. Okej. Okay. Ja w każdym razie nie zamierzam może jakby próbować się uwolnić, tylko bardziej rozmawiam z tym lekarzem. Ja naprawdę, panie doktorze, czy może raczej tutaj może zwracam się do niego po stopniu wojskowym, bo pewnie ma tam jakieś oznaczenia. Jest chyba kapitanem. Zwracam. Panie kapitanie, naprawdę ja niczego nie pamiętam i chciałbym z panem porozmawiać o tym może, co się stało, gdybym wiedział, co się stało i... Może właśnie pan próbuj, pomoże mi zrozumieć to, bo od pierwszy tego, raz jestem. W życiu się widzę w takiej sytuacji. To prawda i chciałbym nadmienić, może to będzie istotne dla pańskiej analizy, że w trakcie podróży pociągu w granicach tego kraju podano nam wino, które mogło mieć na nas jakiś... wpływ, bo to była jedyna rzecz, którą wtedy konsumowaliśmy. Sam pan stwierdził, że tak wykryto śladowe ilości alkoholu i nic poza tym. I cokolwiek się tam wydarzyło, to naprawdę na pewno pan sam zakłada, że 5 osób z różnych krajów, potencjalnie niepowiązanych ze sobą niczym, nie mogło zrobić nic wspólnie, co byłoby powodem zatrzymania ich w szpitalu psychiatrycznym bez ingerencji czegoś z zewnątrz. No i tu wchodzę na, wiesz, takie wysokie tony, na ile potrafię w tej sytuacji oczywiście. To rzuć na swoje przekonywanie, na perswazję znaczy się. Ekstremalny sukces. Istotnie, ma pan w dużej mierze rację. Byłoby to bardzo dziwne. A czy mógłby pan nam uprzejmie wyjaśnić, co właściwie się stało? Bo jak rozumiem, no coś się wydarzyło, co spowodowało, że wylądowaliśmy tutaj w takich, a nie innych okolicznościach. Ale ja prawdę mówiąc nie przypominam sobie niczego, a na pewno wiele bym zyskał, gdyby pan zechciał oświecić mnie i moich... tutaj towarzyszy niedoli, jeśli można to tak określić, co się dokładnie i do jakiej sytuacji doszło. Moi drodzy, najlepiej by nam się też rozmawiało na siedząco, jeśli to jest możliwe. To do tego jeszcze przejdziemy w stosownym czasie. Ale wydaje mi się, że jest pan w bardzo spokojnym nastroju, prawda? Tak. To pana zwykły stan, rozumiem, tak? Tak. Fantastycznie. Zatem powiedzmy, że obdarzę pana
kredytem zaufania. On podchodzi do ciebie. Widzisz, że ma przy pasie kaburę z pistoletem. Rozpina cię. I stoi. Dziękuję. Tak, wiesz, na zasadzie, czy się w tym momencie na niego rzucisz i będziesz próbował wyskoczyć przez okno, czy nie? Nie, absolutnie nie. Rozluźniam swoje nadgarstki. Staram się, żeby odrętwienie jak najszybciej opuściło moje ciało. No i bardzo powoli, tak patrząc jemu w oczy, wysyłając sygnał, że nie zrobię nic nieprzemyślanego, wręcz szalonego, siadam na tym łóżku. Mhm. I mówię, no to zamieniamy się w słuch. On patrzy na siostrę, mówi blablabla, i siostra po chwili rozpina też was wszystkich. Moi drodzy panowie, sytuacja była bardzo prosta pod względem objawów, choć dość ciekawa. Było to lunatykowanie połączone z jakimiś epizodami psychotycznymi. Otóż panowie, wciąż śpiąc, zerwali się wszyscy ze swoich łóżek i zaczęli biegać po Orient Expressie, stosując ograniczoną przemoc, przede wszystkim słowną i fizyczną, wobec pracowników pociągu. Przede wszystkim padły zdania, cytuję: poznaliśmy wszystkie tajemnice wszechświata, nie będziemy tracić więcej czasu w tym pieprzonym pociągu. Albo: czy wśród pasażerów jest ten gość z czaszką pod pachą? Następnie, nie będąc panowie ukontentowani z reakcji drużyny konduktorskiej, próbowaliście się panowie wydostać z jadącego pociągu. Następnie zostaliście panowie, jakby to rzec, opanowani przez konduktorów. I teraz możemy uciąć sobie tutaj tą przyjacielską pogawędkę. A to faktycznie bardzo, bardzo zawstydzające okoliczności. Nieprawdaż? I jakby reakcja tutaj w pełni zrozumiała na taką sytuację. Mam nadzieję, że nikomu nic się nie stało, że nie wyrządziliśmy tym lunatykowaniem nikomu żadnej szkody. Nie, ale obawiam się, że mimo że odradzałem i nie jest to wskazane przy stanie zdrowia panów, to jest na korytarzu jedna osoba, która niezbyt, mając na względzie panów zdrowie, chciałaby panom zadać kilka pytań. Nie. Luka ma tak pod nosem, Golecki. A któż to taki? On jakby wychodzi na korytarz i po chwili wraca z drugim oficerem, który wygląda taki, jest bardziej postawny, ma wypiętą pierś, jest starszy, ma takie wąsy lekko podkręcone, i przedstawia go wam wasz lekarz, to pan major Radmilo Boskowicz. I widzicie, że major ściska w swojej dłoni pliczek, którymi są wasze paszporty. A ja zadam panom pytania, mówi takim dość niepewnym z kolei angielskim, i proszę, żeby panowie udzielili mi odpowiedzi jasnych i klarownych. My się rozumiemy? A rozumiemy się. Naturalnie. Ale pański angielski jest chyba nawet lepszy niż mój. Popatrzę, macie, to jest takie spojrzenie: jestem stalowym człowiekiem, nie? No. I nie pokazuje emocji. Jasne, nie wiesz, no wiesz. Ale nie wiesz, czy on to potraktował jako komplement, czy jako... Nie wiesz, ja to powiedziałem na zasadzie komplementu, a po mnie słychać, że ja nie jestem Anglikiem, nie? To jest, wiesz... Jasne, nie? Tylko po prostu jego spojrzenie to jest spojrzenie takiego typowego człowieka, który ścierał uśmiechy ludziom z ust. Mniej lub bardziej werbalnie. Challenge accepted. Czy kiedykolwiek odwiedzali panowie te okolice? Pierwszy raz. Mhm. Jakie są panów zawody? Ja jestem psychiatrą. Biznesmen. Dyplomata. Ja jestem marszandem. Handluję dziełami sztuki. Mhm. Patrzę na Manliego. A ja jestem naukowcem. Pisarzem. powiedział major, a wasz lekarz powiedział: a mógłby pan dokładniej opisać, co to znaczy w pana przypadku?
Do mnie to mówi? Mhm. Co oznacza ten naukowiec i pisarz? To znaczy, że zbieram wiedzę, analizuję ją, przetwarzam, a potem piszę książkę na przykład. Ale o czym dokładnie? No to zależy od tematu. Widzisz, jak major Boskowicz wyjmuje małą książeczkę ze swojej kieszeni i coś w niej spokojnie zapisuje. Potem patrzy na ciebie i możesz być pewny, że to, co zapisał w swojej książeczce, dotyczy ciebie. Czy są panowie członkami partii komunistycznej? Broń Boże. Nauka jest apolityczna, panie major. Absolutnie, jestem Kanadyjczykiem. Patrz jeszcze na Antuana i Luka. Nie, nie jesteśmy. Absolutnie nie. Co panowie wiedzą o Ludzi Prawosłede Wojska, Ludowej Armii Sprawiedliwości? O czym? Sylwan, czy to jest po prostu armia Związku Radzieckiego, czy? Nie. Nie wiesz. Nie, wiemy. Nie mam pojęcia. A czy to jeszcze jest nam... No, czytamy gazety, sprawa. Czy to jest nam znana organizacja jakaś? A, no dobra, wiesz, Manli, też rzuć sobie na wykształcenie, co? O, no ja też sobie zrzucę. Umiem czytać. No to i ja, nawet mam nie takie niskie. No ty, Antuan, też, bo się interesujesz tymi no, sprawami. No, i nawet weszło. Aha. Wykształcenie. Coś tam kojarzy. Słuchajcie, ci z was, którzy kojarzą, no to może trochę lekkim lękiem zauważacie, że właśnie ten oficer spytał was, co wiecie na temat bojówek chorwackich walczących przeciwko rządowi jugosłowiańskiemu. Pan wybaczy, ale my nie znamy chorwackiego, więc jak mielibyśmy współpracować z tą organizacją? Czy są panowie weteranami? Nie, nie jesteśmy. Nie. To wyglądamy jak za młody. Patrzę na Nikolasa i Fieriego. Nie, absolutnie nie. Nie, nie, nie. Ja czy ja jesteśmy bronią, Messie. Czy jesteśmy o coś podejrzani? Czy posiadają panowie wiedzę o tym, jak korzystać z materiałów wybuchowych? Monsieur, powtarzam, wiem, że dla pana to może się wydawać w pańskiej funkcji czymś dziwnym i niewłaściwym. Proszę odpowiadać na pytania. Nie, i to są jestem pacyfistą, monsieur. Ja patrzę nie uznaję broni i przemocy. Nie, nie mamy pojęcia, panie majorze, o nic, o co pan pyta. Czy jesteśmy o coś oskarżeni? Okej, to ja bym w tym momencie Luke i Nikolasa poprosił o rzut na urok osobisty, bo wy kłamiecie w tym momencie. Nikolas nie kłamie. Nikolas, wiesz, jakby wie, nie? Jakby nie korzystał może nigdy z tego, ale widział, jak Edward to robił, więc formalnie urok wie. Osobisty, urok osobisty, no czy dobra. Gadanina? Bo to tam... Albo gadanina, urok osobisty, albo gadanina. Ale tylko Nikolas i Luka. Reszta sądzę, że faktycznie może nie wiedzieć. A to nie może być perswazja, nie, bo to muszę go przegadać, tak? Nie. Nie masz tutaj argumentów za bardzo. Jakby musisz po prostu ładnie nie wyglądać. Oj. To proszę bardzo. Klik. Proszę się bawić tym wynikiem. On spojrzał na was. Zapisał coś w swojej książeczce. Powiedział coś do waszego lekarza i wyszedł. Mały szkopuł. Wyszedł razem z waszymi paszportami. To co teraz? I tak patrzę na tego lekarza. Zmartwiony dosyć. Teraz, panowie... To ciekawa kwestia, natomiast dopóki major nie rozwiąże śledztwa, które prowadzi, są panowie tak jakby uziemieni. Powiedział mi, że mają panowie zakaz opuszczania Winkowczy. Dlaczego mają prowadzić śledztwo? Bo ja rozumiem, że zachowaliśmy się w bardzo dziwny i nawet niebezpieczny sposób z jakiegoś powodu, ale... A to panowie tego też nie wiedzą? Co to w ogóle ma wspólnego? No, chodzi o to, że
wasz pociąg, podobnie jak wszystkie inne pociągi, stoi teraz w Winkowczy i się nie rusza, dlatego że bojownicy z Ludowej Armii Sprawiedliwości wysadzili tory w stronę Belgradu. No to zdecydowanie jakby nie leży w naszym interesie, bo chcielibyśmy dokończyć tę naszą podróż, Messie. Nie musi mi pan tego mówić, żaden podróżny nie cieszy się, jak wysadzają tory spod jego pociągu, więc rozumiem ten Proszę fakt. Pana, ja mam No pytanie. Ale jakby... Jakby gdzie tu kurwa sens? Przepraszam bardzo. Wysadzić se tory pociągu, w którym się jedzie. No. To jest bardzo dobry pomysł, żeby odsunąć od ciebie wszystkie podejrzenia i patrzę na ciebie. Pan wybaczy, ale żeby wysadzić tory, trzeba być obok torów, a nie w pociągu, więc nie ma tutaj żadnej logiki. Więc... Ale ja bym o co innego zapytał, panie kapitanie, bo czy my jesteśmy podejrzani ze względu na to, co się z nami działo tam w pociągu, czy jest jakiś więcej osób, które są podobnie jak my przesłuchiwane? Proszę pana, ja naprawdę jestem tylko lekarzem, nie prowadzę tego śledztwa i nie wiem, co major Boskowicz ma w zanadrzu, jakie ma tropy, kogo podejrzewa, kogo nie. To proszę pana, bo on powiedział, że mamy nie opuszczać Winkoczy, to znaczy, że możemy opuścić szpital? Jeśli panu wypisze, to tak. No dobrze, a to w takim razie jaka jest diagnoza? Czy możemy opuścić szpital, czy już wszystko z nami w porządku? No, to zależy. No to chyba od pana głównie zależy, bo pan jest naszym lekarzem, jak rozumiem. Wie pan. Sprawy. Czy to jest uśmiech sugerujący... Czy to jest uśmiech sugerujący to, że pan jest podatny na perswazję finansową, czy... Nie. On nie sprawia takiego wrażenia. Nie. To jest uśmiech taki sprytny. Aha. Ale nie chodzi o pieniądze, bo ludzie, którzy chcą pieniędzy, uśmiechają się o wiele bardziej dobrodusznie. Rozumiem. On jakby widzicie, że... Dozgonnie wdzięczni i może jest coś, co moglibyśmy dla pana zrobić. Ciekawe. Ciekawe. A skąd pan jest? Patrzy na ciebie, Nikolas. Jestem Australijczykiem. Australijczykiem. W Australii trzeba coś dać lekarzowi, żeby wypisał ze szpitala? Prozak. Angura. Żeby mógł sobie poradzić z tym wszystkim, co bierze od swoich pacjentów. A, myślałem, żeby dawać pacjentom, żeby leki były tańsze. Nie. No to taki żart. On jakby opiera się o biurko i widzicie, że tam są wasze bagaże, nie? Nie ma do nich dostęp i widzicie, jak wyciąga to. Raczej było może po prostu w jakimś takim worku, nie? To nie jest wasz bagaż, bo ty to Fieri miałeś przy sobie, ale dwa pudełeczka z wodą z jeziora Hali zamknięte. I on wyciąga to, tak? A sekunda, ale... Ta woda jest w tych pudełkach, prawda? W środku, w ampułkach. Tak, ona jest w ampułkach, w łamigłówkach. No czyli nie wiadomo, spokojnie, to czy musi otworzyć łamigłówkę, żeby się do niej dostać. Nie? Patrzy na was, uśmiecha się i mówi: chwała bezskóremu. Chwała. Chwała bezskóremu. Oczywiście, że chwała. No ba. To ciekawe. Bo nie mają panowie tatuażów. Myślę, że ten musi mieć tatuaż. Ten nieoficjalny rozmawia z tym, z kim chce. Ciekawe miejsce pana rzuciło. Tak. I on siada siada za biurkiem, wyjmuje pistolet, kładzie go na biurku. Czyli jest bezbronny. No nie, ma łatwy dostęp do broni. Nie, ja myślę, że to jest taka scena jak z Kapitanem Ameryką, nie? W tej windzie, kurwa. Odbezpiecza ten pistolet, cały czas trzymając go na biurku. Luka, zrób coś. Na pewno możemy się jakoś dogadać, panie kapitanie. Luka! Tak. Co ty chcesz ode mnie?
Manli. No to naprawdę przykre, jeśli pacjenci dostają nawrót ataku szału i rzucają się na lekarza, który broniąc siebie samego musi ich zabić. Tym bardziej, jeśli są kultystami bez skórego. To co prawda. By było, gdyby ten lekarz został obezwładniony przez przeważającą siłę pacjentów rozszalałych, prawda? Chce pan dobrze, się przekonać, to jest hipotetyczna zdąży... tylko sytuacja. Chce pan się przekonać, czy zdąży dobiec? Ja może nie, ale nas jest więcej. I żaden ale będziesz z nas biegł przodem. W wojsku. A czy to musi się tak kończyć? No cóż, służycie... wygląda jak kultysta, czy co? Służycie bez skóremu. Dobrze, ale wiesz co, każdy dzień to dobry dzień, żeby zabić 5 kultystów bez skórego. Ja tak patrzę na niego i mówię mu, no dobrze, ale czy pan ma jakiekolwiek pojęcie w ogóle, czym to jest? Tak. No to niech mnie pan oświeci. Ja nie muszę pana oświecić. No, Thierry, gdyby on wiedział cokolwiek, nigdy w życiu nie zatrzymałby nas tutaj. Ani tym bardziej nie wezwałby tutaj tego oficera. Wiesz co, ja mu się przyglądam, mu się uważnie i próbuję odczytać jakby, wiesz, jego intencje. On tutaj powiedział jedną rzecz, która mnie teraz, wiesz, która zwróciła moją uwagę, że każdy dzień jest dobry na to, żeby sprzątnąć 5 kultystów bez skórego, prawda? On coś takiego rzucił, ale z drugiej strony właśnie było to, wiesz, on nas bada. Tak, chcielibyśmy znaczy, wiedzieć, czy on mógł was po prostu sprowokować tym, że powiedział tak, chwała bez skóremu, nie? Tak, tylko wiesz, tylko jakby ja tu patrzę, wiesz, jakie są jego intencje i wiesz, no to rzuć na psychologię. Co on gra tutaj? Czy on też ma jakiś tatuaż? Ja bo się przyglądam. Ja tak może mówię do niego, czyli nie jest pan kultystą. Porażka. Casual question. No wiesz, po prostu nie wiesz. No nie wiem, ale wiesz co, ja tak spojrzę właśnie, wiesz, na zasadzie, a pan ma tatuaż? Nie każdy służy tym bluźnierczym siłom, co wy? Skąd pomysł, że służymy bluźnierczym siłom? O, bo powiedzieliśmy, teraz zmieniali grunt. Dlaczego zmieniali grunt? Że to, co człowiek naprawdę zależy od sytuacji, w której jest położony, to pan doskonale wie. Wiemy to oczywiście, prawda. Kim jest bez skóry. I te przedmioty są jak najbardziej z nimi związane. Czy chcemy za pomocą tych przedmiotów pomagać mu? Niekoniecznie, dlatego że my działamy trochę w innym kierunku i dlatego też nie mamy tatuaży. Poza tym nie trzeba być psychiatrą. Teraz będę mu uwłaczał. Nie trzeba być psychiatrą, żeby bardzo łatwo zrozumieć to, że jeżeli w kogoś mierzy się z pistoletu, to osoba, do której się mierzy, powie wszystko, żeby przeżyć. Zacząłem mierzyć po tym, jak powiedzieliście chwała bez skóremu. Ale jakby nie patrzeć, nadal miał pan przy sobie broń. I czy to nie on pierwszy właściwie powiedział chwała pan, bez skóremu? Pan tutaj rozdaje karty. W każdym razie chodzi o to, że ma pan tutaj władzę, czy trzyma pan pistolet, czy nie trzyma. I my dobrze, to może przestańmy jakieś podchody tutaj uskuteczniać. W każdej chwili może pan nas zastrzelić z tej swojej nieprzyjemnie wyglądającej pukawki. Więc niech pan, zanim wywierci nas pan nadprogramowe otwory, może niech pan uchyli rąbka tajemnicy, jakie intencje pan ma w tej całej sytuacji. Patrzę na was, uśmiechając się tak po kolei na każdego z was. Jakby bada was, nie? Jakby chciał się sam gdzieś tak zastanowić nad tym, kim faktycznie możecie być. Patrzcie na ten pistolet, który cały czas gdzieś lawiruje pomiędzy waszą piątką, cały czas gdzieś jest na wysokości waszej piersi, waszej głowy. I wystarczy, że ześliźnie mu się palec i faktycznie pojawi się dziura w krytycznym dla waszego organizmu miejscu. Jesteście w dodatku w szpitalu psychiatrycznym gdzieś na prowincji w Jugosławii. Więc ta sytuacja sprawia, że czujecie to napięcie. Ono gdzieś unosi się w powietrzu, ono gdzieś sprawia, że nie możecie zachować takiego całkowitego luzu, kiedy ten pistolet przesuwa się pomiędzy wami. I w końcu on ten pistolet chowa.
to co z nami będzie? No to zależy wyłącznie od panów. No to już żeśmy... No dobra, no ale to działa w dwie strony. Kurwa, jakby przejdźmy do... Na metę, do brzegu, błagam. No wiem. Nie jestem może znawcą tych tematów, ale widziałem w swoim życiu podczas wojny i podczas różnych moich badań tyle, żeby wiedzieć, że są tacy jak wy. Niektórzy nazywają ich badaczami, jeszcze inni straceńcami, ale wyglądacie na takich, którzy swoim celem życiowym uczynili babranie się w mityczne sprawy i robienie czegoś dobrego. Mylę się czy nie? Staramy się. Wie pan, wyjść no, może różnie. To jest na zasadzie takiej, że my możemy coś panu powiedzieć, a pan w to uwierzy albo nie i to jest tylko nasze słowo. Jak my powiemy panu teraz, że jesteśmy dobrymi ludźmi, to może znaczyć równie tyle samo, co jak wcześniej koledzy powiedzieli, że są kultystami, nie? No cóż, możemy zacząć budować zaufanie, poza tym jestem psychiatrą. No właśnie miałem powiedzieć, że specjalista od umysłu ludzkiego będzie wiedział, jak go okłamujemy. Zatem tak. Staramy się czynić dobro w takich sferach, które mam wrażenie, że są skąpane we źle. Staramy się poszerzać naszą wiedzę. Nie zawsze jesteśmy pewni, czy to dobrze. Nie zawsze wiemy, gdzie nas to zaprowadzi. Ale idziemy w tym kierunku. Albo do czego nas doprowadzi. Tak, bo każdy z nas z różnych powodów został na tę ścieżkę skierowany. Rozumiem. Dziękuję za tą odpowiedź. Wydają się panowie szczerzy. Bo widzą panowie... potrzebuję pomocy. I to takiego rodzaju pomocy, jakiego mogą udzielić właśnie panowie. Gdyby nie powaga okoliczności, powiedziałbym, że z nieba panowie spadli, bo jest to właściwy czas, żeby coś zrobić w tym temacie, w którym potrzebuję pomocy, w zasadzie ostatni czas. I rozumiecie panowie, nie chcę, żeby to zabrzmiało za szantaż, jak szantaż, ale w zasadzie to jest szantaż. Mogę w tym momencie napisać w papierach, że powinni panowie zostać na obserwacji i napisać diagnozę, która sugeruje, że nie są panowie w najlepszym stanie i spędzą tutaj panowie kilka miłych dni, zastanawiając się, czy w tym samym czasie major Boskowicz nie uzna, że jednak w jakiś sposób jesteście zamieszani w ten zamach w taki czy inny sposób, albo możecie mi pomóc i wyjść ze szpitala właśnie teraz. No, na szczęście nie będzie konieczna ta pierwsza opcja, także zamieniamy się w słuch. Czym panu będzie trzeba pomóc? I czy w ogóle będziemy w stanie? Przede wszystkim też, ile to będzie trwało? Nie wiem tego, ale jak na razie są panowie i tak chyba podwójnie uziemieni, bym powiedział, bo z jednej strony wasz pociąg, z drugiej strony paszporty. Owszem, ale jakby... Dlaczego pytam? Bo... Czego pan od nas chce, proszę jak pana? Jak pan zauważył, Messie, nazwał nas pan badaczami czy straceńcami. Gdzieś ocenił pan to, czym się zajmujemy. No my też jakby nie wzięliśmy się tutaj do końca znikąd i czas w tym wszystkim, co robimy, też może mieć znaczenie. Więc... Domyślam się. Ale może pan zostać w szpitalu i posiedzieć tutaj najbliższe 2-3 tygodnie. No, oczywiście ja mogę zostać w szpitalu, a jeżeli my czegoś nie zrobimy, to może się ten świat skończyć i wtedy te 2-3 tygodnie to będzie spacerek i być może pańskie problemy znikną razem z dużym kawałkiem otaczającej nas rzeczywistości, ale to jakby już jest inna sprawa. Skoro już wszyscy rozumiemy specyfikę naszej rzeczywistości, to panie doktorze, to pytanie, co pan Manley zadał, o co chodzi? I jednocześnie rozumiemy, że pomoc panu będzie też z korzyścią dla nas, bo potrzebujemy z powrotem naszych paszportów. Całkiem bezpośrednio. I tego i tej układanki. O, zapewniam panów, że jeśli nie są panowie winni, to major Boskowicz
Rozumiem, panowie, nie jesteście najlepszym materiałem na kozły ofiarne. Pochodzicie z różnych europejskich krajów. Jeśli będzie chciał znaleźć kozła ofiarnego, znajdzie kilku przypadkowych Chorwatów, więc majora możecie się obawiać tylko w przypadku, jeśli naprawdę jesteście czemuś winni, w jaki sposób współpracujecie z tymi rebeliantami. Także o to się nie musicie aż tak obawiać. Znaczy, pan Chavez jest dyplomatą. Nie znam się na tych wszystkich politycznych układankach, ale tak sobie myślę, że gdyby tutaj na tej ziemi cokolwiek się stało francuskiemu dyplomacie. Ja myślę, że gdyby major... że nam się nic nie stanie, jeżeli będziemy współpracować z panem doktorem, bo wtedy każdy wychodzi szczęśliwie ze szpitala, dlatego może posłuchajmy, co pan doktor ma do powiedzenia. A ja z kolei sobie myślę, że jeżeli major jest jakoś sam w tę sprawę umoczony i chciałby od siebie odwrócić uwagę, to zwrócenie na nas odpowiedzialności byłoby dla niego bardzo wygodne. Przyjemnie uważaj na słowa, bo mówisz też przed wojskowym. Major jest Serbem. No, pan chyba bardzo nie rozumie, o co tutaj chodzi, prawda? Chorwaci wysadzili tory, które prowadzą do stolicy naszego kraju, która jest jednocześnie stolicą Serbii. Jest to w ramach konfliktu między Chorwatami a Serbami. Oficer, który został przydzielony do tego śledztwa, czyli major, jest Serbem i przyjechał tutaj z okolicy w dodatku. Więc... A wśród Serbów nie trafiają się zdrajcy? Tak tylko pytam. A zdrajcy to nie jest sprawa zdrady, to jest kwestia narodowości. A wśród ludzi różnych narodowości nie zdarzają się zdrajcy, którzy działają wbrew swojemu narodowi z jakichś pobudek? Zostawmy może te hipotezy na chwilę. Zostawmy. To jest nierealne, proszę pana. Zapewniam pana, jako człowiek, który żyje w tym kraju, jest jednocześnie Chorwatem. Mesje, jako człowiek, który żyje w tym świecie, przestałem uznawać cokolwiek za nierealne. No nic, no w każdym razie, jeśli zabiję pana major, to ja nie jestem w stanie pana przed tym uchronić i nawet nie będę próbował mówić, że jest inaczej. Jestem, tak jak mówię, lekarzem i w dodatku za chwilę stąd będę wyjeżdżał, bo nie będą panowie pomagać osobiście mi, a mojej przyjaciółce, która mnie o tą pomoc poprosiła i coś czuję, że ta pomoc będzie jej naprawdę potrzebna, a sprawa nie wiem, czy dotyczy kwestii nadnaturalnych, natomiast może dotyczyć. Słuchamy. Jeśli panowie są zainteresowani, to sugerowałbym, żebym teraz wypisał panów ze szpitala i razem stąd wyjdziemy, siądziemy w kawiarni na dworcu w trochę przyjemniejszych warunkach i tam wszystko panom opowiem. Co wy? Doskonały pomysł. Wyśmienicie. Wspaniale. Bierze papiery, szybko podpisuje się w kilku miejscach i wychodzicie stąd, moi drodzy. Wychodzicie... Odzyskujemy swoje rzeczy? Tak, jak najbardziej. I widzicie, to jest tak, że bierzecie głębszy oddech, kiedy no, opuszczacie ten nieprzyjemny, ponury budynek szpitala. Wasz nowy towarzysz bierze taksówkę i przejeżdżacie przez Vinkovci. Vinkovci to niewielkie, dość urocze, takie typowo chorwackie, jugosławiańskie. No, dla was to może nie ma wielkiej różnicy, chociaż wiecie, że akurat Vinkovci to jest jeszcze Chorwacja. Bardzo, bardzo kameralne, przyjemne takie kamieniczki. Wszystko jest tutaj jasne, białe. Wygląda jak ładniejsza wersja tego Zagrzebu wyśnionego, w którym byliście. Chociaż atmosfera wydaje się być napięta, jest wojsko na ulicach, samo miasteczko tak na wasze oko liczy sobie zaledwie jakieś paręnaście tysięcy mieszkańców. To jest naprawdę nie jakaś olbrzymia miejscowość, choć dworzec jest całkiem duży z racji na to, że jest to położone w takim centralnym punkcie Jugosławii i tutaj krzyżują się tory z różnych stron, więc widzicie właśnie... dużo pociągów, długie składy, które czekają i przy peronach, i wokół dworca, wszystkie wstrzymane z racji na wybuchy, które miały miejsce. Wy dojeżdżacie do dworca, wokół wszystko zasypane jest śniegiem, tutaj zima króluje absolutnie niepodzielnie. Kiedy wychodzicie, opadają na was białe, niewielkie śnieżynki. Jest
tak zimno, ale nie na tyle, żeby się kulić. To jest nie do porównania z tym ohydnym wiatrem, który był w Trieście. Jest tutaj całkiem nawet przyjemnie. Wchodzicie do takiej niewielkiej kawiarenki, której daleko do włoskich czy w tych francuskich. Płonie ogień w kominku, są takie zbite z drewnianych bali meble. Dostajecie jakąś ciepłą kawę, coś na przekąskę. Doktor jest już w samym mundurze, rzeczywiście bez tego kitla, i czujecie się tak trochę spokojniej, trochę jakby nieco gruntu wróciło pod wasze nogi. Doktor na was patrzy, już się czymś posilacie, pijecie ciepłą kawę i on mówi: dobrze, to zapomnijmy przynajmniej na chwilę o okolicznościach, które sprawiły, że się poznaliśmy, bo liczę na panów pomoc i mam nadzieję, że i panowie dostrzegą jakąś wartość w tym, co zrobił. A chodzi o to, że moja bardzo dobra przyjaciółka z dzieciństwa, to jest osoba, o której mam duży dług wdzięczności za wiele rzeczy, które przez całe swoje życie zrobiła dla mnie. Wysłała mi krótki telegram, że przyjeżdża tutaj z Zagrzebia. Jej pociąg tutaj niedługo powinien być. I poprosiła mnie o pomoc w ważnej dla niej sprawie. No niestety tak się składa, że ja tutaj byłem tylko w delegacji na badaniach, które prowadziłem w szpitalu. I zostałem wezwany przez swoje dowództwo, żebym wrócił do jednostki, która jest z kolei w Zagrzebiu. Więc ona wyjechała z Zagrzebia, a ja muszę wrócić do Zagrzebia. Więc nie jestem w stanie jej pomóc. O sprawie samej wiem w zasadzie niewiele. Chodzi o to, że jej ojciec jest znanym archeologiem, który prowadzi tutaj badania w związku z odkryciem pewnego grobowca. Sprawa stała się medialna, ostatnio napisały o tym gazety i doktorowi, czyli ojcu mojej przyjaciółki, chyba było to nie w smak. W każdym razie napisał do niej list z prośbą o przybycie. I moja przyjaciółka stwierdziła, że cała sprawa jest dość niepokojąca, ale no, to była krótka wiadomość i nie podała żadnych szczegółów. On wyjmuje z kieszeni taki wycinek z gazety i mówi: niech panowie przeczytają. To jest ten artykuł o badaniach prowadzonych przez doktora Moricza, czyli ojca mojej przyjaciółki. Czy to był ktoś na głos? Ja mogę przeczytać. Jasne. Grobowiec krzyżowca odkryty. 3 miesiące temu wstrzymano budowę szkoły Nikoli Pasicia, gdy robotnicy kopiący fundamenty odkryli podziemną budowlę. Doktor Dragomir Moric, archeolog z Uniwersytetu w Zagrzebiu, zidentyfikował odkrycie jako 12- lub 13-wieczny grobowiec krzyżowca. Zespół doktora Morica rozpoczął prace wykopaliskowe i od tego czasu nie podawano oficjalnie żadnych informacji. Jednak autorce tego artykułu udało się uzyskać na wyłączność informację, że budowla znana jako grobowiec krzyżowca pełniła również rolę biblioteki, a nie tylko miejsca wiecznego spoczynku. Jest ona pełna dokumentów i skarbów zrabowanych z Konstantynopola przez krzyżowców powracających z czwartej wyprawy krzyżowej. Oszlak. Dlaczego dr Moritz utrzymywał swoje ustalenia w tajemnicy? Mój informator twierdzi, że z grobowcem może być powiązany znamienity chorwacki krzyżowiec Micho z Dubrownika. Czy dr Moritz, który sam jest Chorwatem, próbował zataić fakt, że Micho zbudował kryptę, aby ukryć kosztowności zrabowane podczas plądrowania Konstantynopola? Czy dr Moritz stoi na straży starej rodzinnej tajemnicy przekazywanej przez stulecia? To odkrycie jest własnością mieszkańców Winkowczy i mamy nadzieję, że dr Moritz z Zagrzebia wkrótce przedstawi pełen opis swoich odkryć. A ja panu powiem, panie kapitanie, że nie mógł pan lepiej trafić z tą sprawą. Naprawdę? Naprawdę. Czyli jednak nie będzie to takie bezowocne? Powiem więcej, nie tylko nie będzie to bezowocne, ale nazwisko, imię właściwie Micho z Dubrownika nie jest nam obce i wiąże się bezpośrednio z tym, czym się zajmujemy. Widzicie, że jego oblicze wygląda na to, że pomożemy sobie nawzajem. Mam nadzieję taką. Naprawdę mnie to cieszy, bo leży mi ta sprawa na sercu. Boję się, że to jakaś kabała, w którą jest mina, bo
tak ma na imię moja przyjaciółka, mogłaby wejść i stać się, mogłaby jej jakaś krzywda, bo sama nigdy w swoim życiu nie miała do czynienia z takimi sprawami, a ja sam i lepiej, żeby nie miała. I lepiej, żeby nie miała, bo to są sprawy rzeczywiście bardzo niebezpieczne. Panowie, i warto, żeby pan ją trzymał z daleka od tego. Ten artykuł pojawił się w gazecie Cibalis tydzień temu i napisała go taka dziennikarka, która się nazywa Vesna Femicz. Ona jest tutaj dość znana, zazwyczaj właśnie w tak małym miasteczku próbuje wszczynać różnego rodzaju afery i medialne spory. Więc gdyby panowie chcieli zasięgnąć u źródła, to radzę uważać, ale wolałbym, żeby panowie wiedzieli. No to chyba najlepszym źródłem w ogóle, u którego wypadałoby zasięgnąć informacji, powinien być ojciec pana przyjaciółki. No oczywiście, że tak, ale wiedzą panowie, jak prowadzi się jakieś śledztwo, to zazwyczaj warto poznać różne punkty widzenia. Zresztą z tego, co, tak jak mówiłem, dowiedziałem się, to ojciec Jasminy był niezadowolony z tego artykułu, więc może ta dziennikarka się czegoś dowiedziała, nie wiem. A on tutaj jest gdzieś w okolicy? Tak, tak. No, ja się z nim osobiście nie spotykałem, bo no, ja miałem swoje sprawy, on swoje i Jasmina raptem dopiero co mi wysłała ten telegraf, ale ona pewnie będzie wiedziała, gdzie jest obecnie jej ojciec. Jej pociąg powinien być za 15 minut, ja za podobny czas odjeżdżam drugim pociągiem w stronę Zagrzebia. Ja rozumiem trochę absurdalność tej sytuacji i sam, no cóż, powiem to wprost, nie byłem pewny, czy mogę panom zaufać i powierzyć los mojej przyjaciółki, ale rozumieją panowie, przeżyłem tyle w swoim życiu, że jestem w stanie założyć, że tacy ludzie jak panowie są godni zaufania. No. Jak rozpoznamy pana przyjaciółkę? Sądzę, że jeszcze to będzie, nim ja wsiądę do pociągu, więc przedstawię sobie państwu. Pokłada pan w nas duże nadzieje i spore zaufanie. Mam nadzieję, że go nie zawiedziemy, ale tak jak mówię, to jest sprawa dużego kalibru, więc dobrze by było, gdyby może na przykład został pan tutaj trochę w miarę możliwości dłużej i też miał oko na swoją przyjaciółkę, żeby ona się w coś nie wpakowała. Wiedziona troską o ojca na przykład. Ja to wiem, ale no cóż, jestem, oprócz tego, że lekarzem, jestem wojskowym i u nas rozkaz to rozkaz, szczególnie, że mój dowódca nie przepadał za mną i był niezadowolony z tego, że chciałem tutaj wyjechać na te badania, więc jakbym teraz go jeszcze z jakichkolwiek powodów poprosił, żebym został parę dni, to sądzę, że miałbym duże problemy. To naprawdę chciałbym tu zostać, ale nie jest to możliwe. No tak bywa. A tym majorem naprawdę proszę się nie przejmować. Jeśli mają panowie czyste sumienie, zakładam, że tak, to po prostu z jakichś powodów mu się nie spodobaliście, potrzyma parę dni te paszporty i w końcu je odda. A hipotetycznie, gdybyśmy nie mieli? Tylko hipotetycznie. To znaczy, hipotetycznie, gdyby zostali panowie oskarżeni o współpracę z tą grupą? No, musiałyby być na to jakieś dowody. Prawda? Jesteście cywilizowanym krajem, pomimo waszej sytuacji politycznej. Być pana zeznania, na przykład. Ale moje zeznania nie świadczą przeciwko mnie. A badał pan kiedyś, jak długo jest pan w stanie utrzymywać jedną wersję pod pałką? Rozumiem. To hipotetycznie, gdybyśmy musieli rozwiązać jakoś tę kwestię, to co pan by sugerował, panie doktorze? Wysłać list do ambasady. Albo spróbować uciec w spektakularny sposób ze środka kraju bez paszportów ściganych, będąc ściganym przez armię. Wściekło. Gogry.
wściekłą armię. A geograficznie ile nas krajów dzieli do Konstantynopola? Czy to już jest ostatnia granica? Bułgaria jeszcze. Bułgaria jeszcze. Albo Grecja. No ale wy raczej będziecie jechać przez Bułgarię, bo jeszcze w Sofii, najpierw w Belgradzie ma być jedna część symulakrum, a potem ostatnia ma być w Sofii. Póki co, doktorze, nie rozwiązujemy problemów, których nie ma. Bo może się okaże, że w ogóle ich nie będzie. Brzmi rozsądnie. Mam jeszcze jedno pytanie. Skąd się pan dowiedział bez skóry, w jakich okolicznościach trafił pan na jego trop istnienia? Widzi pan, Turcy są dość blisko nas, a w okolicach I wojny światowej byli jeszcze bliżej. Więc, no cóż, trafiłem na paru nieprzyjemnych panów w Fezach. Nie wiem o tym jakoś bardzo dużo, ale coś tam wiem. My też niestety wielokrotnie się spotkaliśmy z Turkami. W większości nie były to przyjemne spotkania. No tak. Dobrze, panowie. No cóż, mam nadzieję, że to po prostu okaże się jakąś może nietypową sprawą, ale nie jakąś okropną. A jakby co, to wiecie, że macie w zagrzebiu człowieka, który ma u was dług. Bardzo duży dług wdzięczności. Chodźmy na peron zatem. I wychodzicie z tego przybytku, z tej przyjemnej kawiarenki. I jak gdyby w zasadzie praktycznie na was czekał, pod gdzieś tym budynkiem dworca, jakby już w stronę tych następnych peronów, wiecie, że stoi wasz stary, dobry przyjaciel, konduktor Emil Sukar, który patrzy na was, uśmiecha się do was, mówi: o, panowie, miło panu widzieć, czy już wszystko dobrze? Widzicie, że ma takie lekkie limo pod okiem. On się tak szczerze uśmiecha, czy tak... Bobusi? Uśmiecha się jak człowiek, któremu płacą, żeby się uśmiechał do takich jak wy. Ciekaw jestem, od kogo dostał pysk. Zadał wam pytanie, czy już wszystko dobrze. W jak jesteś wyciszony, Jerzy. Tak. Tak, i mamy nadzieję, że tak zostanie. Cokolwiek się działo wcześniej, no... Wydaje się, Messie, z tego, co żeśmy się dowiedzieli, że pod wpływem jakiegoś... czegoś, czego nie umiemy określić, delikatnie mówiąc, narozrabialiśmy w pociągu, więc jeżeli dopuściliśmy się jakiejś niestosowności, chcielibyśmy najmocniej pana za to przeprosić. Dziękuję. Nie wiemy, co dokładnie się stało. Jakieś fragmenty przekazał nam tutaj obecny pan kapitan, ale no cóż, jeżeli trzeba w jakiś sposób to zrekompensować, to oczywiście... Rozumie pan, nie poniósł szkody żaden pasażer, nikt też nie wniósł na państwa, na panów skargi. Ale patrząc na pańskie oblicze, odnoszę wrażenie, że jakby powiedzenie, że żaden pasażer nie ucierpiał, to jest pewien oględny sposób powiedzenia, że nasze zachowanie mogło być niekomfortowe dla części personelu, a tego również wolelibyśmy uniknąć. Owszem, mogło się tak zdarzyć, natomiast rozumiem, że miało to podłoże zdrowotne, więc no nie mogę tutaj zakładać złej woli panów. Co to, jakby on chciał zmienić trochę ten temat, nie wiecie, czy, nie wiem, pracownicy Orient Expressu mogą wznieść skargę na pasażera, może nie mogą. W każdym razie widzicie, że on jakby zmienia temat. Co do kwestii wybuchu na torach, to dostaliśmy informację od władz, że naprawa ich powinna potrwać do 3 dni. Po tym czasie nasz Orient Express powinien już ruszyć bez żadnych przeszkód w dalszą drogę. W międzyczasie zdołaliśmy załatwić dla wszystkich naszych pasażerów pokoje w domku myśliwskim Lowaczki Dworacz pod Winkowczy, więc patrzę tak na nasze bagaże, które niesiecie. Jeśli panowie sobie życzą, mogę wynająć kilku myślnych, którzy zawiozą panów bagaże do dworku, a panowie się tam udadzą w stosownym czasie. Życzę. Fantastycznie.
Dziękuję. Coś jeszcze sobie panowie życzą? Nie, to chyba wszystko, myślę. Dziękujemy bardzo za pomoc. To ja dziękuję. Oni się uśmiechają. Macie wrażenie, że kiedy tylko odwrócił się od was, to ten uśmiech zszedł mu z twarzy, ale to już jest tylko wasze domniemanie. Wchodzicie na dalszy peron. Wiecie, że wasz towarzysz, doktor Prodanowicz, jest dość mocno podenerwowany, tak jakby cały czas ciążyła na nim ta sytuacja. Najbardziej pewnie to, że nie może pomóc swojej przyjaciółce. I w końcu widzicie pociąg wyłaniający się od strony Zagrzebia. Taki lokalny, dość długi skład. No i to jest tak, że w końcu spośród ludzi, którzy wysypali się z wnętrza, dostrzegacie sylwetkę dość takiej wyróżniającej się kobiety, która jest ubrana tak dość kolorowo, na czerwono. Jest bardzo dobrze zadbana, ma ładnie ułożone włosy, lekki makijaż, ale jednocześnie wydaje się być taka w tym absolutnie niewyzywająca. Wręcz tak jakby po prostu bardziej to chodziło o to, żeby być schludnym i mieć jakiś swój styl, ale nie jakoś wyróżniać się specjalnie urodą czy wdziękiem. Ma założony taki niebieski kapelusz, uśmiecha się na widok doktora. Widzi też was, jest taka trochę tym faktem zdekoncentrowana, tak jakby może trochę skonfundowana. I doktor przedstawia ją: panowie, pozwólcie, to jest panna Jasmina Moricz, i przedstawia też po kolei was wszystkich i tłumaczy tą sytuację Jasminie. Ona jest uśmiechnięta, tak trochę ten uśmiech jej leciutko schodzi z twarzy, ale nie jest zła jakby na doktora, tylko bardziej taka trochę smutna, może trochę też zaniepokojona, no bo to jednak jesteście ludźmi, których ona nie zna. Doktor rozwodzi się w słowach, że jesteście właśnie ludźmi godnymi zaufania, których wartość poznał. Nie wchodzi absolutnie w opowieści o Orient Expressie i o szpitalu psychiatrycznym, pomijając jakby ten... Znaczy mówi tylko, że jesteście pasażerami Orient Expressu, ale już nic więcej nie mówi. I ona odpowiada: no dobrze, Dejan, nie ma problemu, no rozumiem, że rozkaz to rozkaz. W takim razie jestem niezmiernie zobowiązana, że panowie tak po prostu zgodzili się pomóc. To rzadkie w dzisiejszych czasach. Madam, no sytuacja jest taka, a nie inna. Jeżeli możemy się na coś przydać, to w sumie czemu nie? Naprawdę, bardzo to doceniam. Tylko chciałabym od razu zauważyć, że gdyby panowie uznali, że to, nie wiem, strata czasu, albo po prostu mieliby inne zajęcia, albo musieliby już jechać, to proszę nie czuć się zobowiązanym do jakiejś pomocy mi, bo jestem w ogóle zaskoczona, że tak jeszcze patrzy uśmiechnięta na doktora, że taka cała grupa powstała, to nie wiem, czy koniecznie. Madam, to jest taki dosyć szczęśliwy zbieg okoliczności, ponieważ tak się składa, że no cóż, pan doktor, pan kapitan tutaj miał niezwykłą intuicję, że im to był łód szczęścia w pewnym sensie, że akurat trafiliśmy na siebie i podzielił się z nami tą sprawą, ponieważ gdzieś tam jest to w zakresie naszych zainteresowań, więc poniekąd nie jest to dla nas specjalnym obciążeniem i komplikacją, że zajmiemy się tym tematem. Także proszę absolutnie nie czuć się w żaden sposób skrępowaną ani winną. Nie czujemy się my z kolei zaabsorbowani tym specjalnie. Natomiast chcielibyśmy też, ponieważ tutaj, jak rozumiem, sprawa może być dla pani stresująca i obciążająca w jakiś sposób, bo przejmuje się pani sytuacją, w jakiej znalazł się pani ojciec, i jest to jakoś tam niekomfortowe, to może pani sobie też gdzieś tutaj odpocznie, znajdzie sobie trochę wolnego czasu, spędzi po prostu w miłej atmosferze, nie angażując się, i zostawi to nam wszystko. Nie, w żadnym wypadku. No to sprawa dotyczy mojego ojca i ja nie chcę, żeby on się poczuł, że ja go tutaj tak zostawiam. Ja absolutnie nie wątpię w panów talenty, ale no
to po prostu mnie dotyczy, więc ja muszę. I widzicie, że ona jakby może pod... Tak się wydaje z aparycji, że jest taką, nie wiem, może jakąś kruchą kobietą czy coś takiego, ale widać w niej taką, nie wiem, waleczność może, na pewno taką pewność siebie i determinację, żeby pomóc swojemu ojcu. Doktor tak patrzy na zegarek i mówi, nie chcę, ale już niestety mój pociąg za chwilę odjeżdża. Jasmino, naprawdę jeszcze raz cię przepraszam, że ja nie mogę ci osobiście pomóc, no ale rozumiesz. Życzę wam wszystkim wszystkiego dobrego i powodzenia. Oni się ściskają i on szybko wskakuje do jakby drugiego pociągu po drugiej stronie tego toru, który praktycznie od razu odjeżdża. Ona tak na was patrzy jeszcze i mówi... No to co, panowie, mój ojciec zostawił mi adres do hotelu, więc jeśli nie mają panowie nic przeciwko, to sugerowałabym tam udać się najpierw, żeby z nim porozmawiać. To bardzo dobry pomysł. Chodźmy. Moi drodzy. To gdzieś po drodze ją zapytam, jeśli jest na to przestrzeń, co ona o tym wszystkim sądzi. Wie pan, ta sprawa jest dość dziwna. Przede wszystkim list, który dostałem od mojego taty, on jest taki nietypowy. To znaczy, nie wiem, coś jest chyba nie tak, rozumie pan. Czy ma pani ten list? Tak. Mogę panom go oczywiście pokazać. Nie, no jakby otwiera torebkę, zaczyna szperać i rzućcie na spostrzegawczość. Weszło? Mhm. Oj, jak nie weszło. Luka, wiesz, ty jesteś tak rozkojarzony po tym wszystkim. Cały czas jeszcze w głowie mielą ci się te imiona. Dajcie spokój. Luka Corleone, Mehmet Makryat. Wszystko wiesz, kim jesteś, do czego zmierzasz. W międzyczasie reszta z was, bo w sumie chyba wszyscy macie sukces oprócz Luki. Tak, wszyscy macie sukces. Słuchajcie, jesteście napięci jeszcze po tym wszystkim, co wam się przydarzyło, po rozmowach z Hasturem i tak dalej. No, zdecydowanie jesteście w stanie zauważyć, że kiedy już tak naprawdę przechodzicie przez budynek dworca w stronę ulicy, żeby pojechać, to widzicie, że jest dwóch gości, dobrze zbudowanych, ubranych w taki strój robotników, którzy przypatrują się Jasminie. Konkretnie jej, nie na nią zwracają uwagę, tak? Wydaje się, że tak. Wydaje się, że tak. Ale oni nie wyglądają na żadnych, nie wiem, tułków. Nie, tak. Oni wyglądają absolutnie na miejscowych, właśnie jakieś, no przynajmniej ubrani są i też wyglądają tak, jeśli chodzi o posturę, jak robotnicy fizyczni, nie? Okej. Okay. Wiesz co, to jest tak, jak wejdziemy do hotelu, bo oni, jak rozumiem, oni idą za nami, czy tylko się przyglądają? Znaczy, wy na razie jeszcze jesteście na dworcu, idziecie. Aha, dopiero, okay. Raczej pojedziecie do hotelu, okay. Bo gdzieś ona mogła rzucić, że to jest kawałek kilka ulic stąd i lepiej pojechać taksówką, nie? Okej. Okay. Dobra, no to wiesz, to jeżeli pojedziemy, to ja będę zwracał uwagę na to, czy coś za nami jedzie. Wiesz, w jakichś tam wstecznych lusterkach, czy dyskretnie oglądając się przez tylną szybę, czy jesteśmy śledzeni. I jeśli tak, to będę później starał się być może odwrócić rolę i pośledzić tych, którzy nas obserwują, gdzieś tam drodzy, dyskretnie się wymykając. W takim razie wychodzicie na ulicę, wzywacie taksówkę, znaczy jakby wiecie, no podnosicie dłoń i czekacie, aż któraś jakaś podjedzie. Tu jest ruch bardzo znikomy. I widzicie, że ci faceci jakby wyszli za wami i stoją jakby, nie wiem, 4 metry od was mniej więcej, za wami. Mm-hmm. Wiesz co, ja może pytam Jasminę tak dyskretnie, czy zna pani tych ludzi, oni nas śledzą i ewidentnie... Jezus Maria, śledzą nas? Nie, tak. Nie mam pojęcia, ona tak rzuca, tak, ale faktycznie ukradkowo. Na początku jakby się zestresowała, ale widzicie, że nie robię z... Tak, tylko tak faktycznie tak. Rzuca ukradkowo, jakby... Rozumie tą sytuację i tak... Nie, absolutnie. To potem porozmawiamy o tym, póki co jest pani bezpieczna. Z nami. Dobrze. Rzućcie na spostrzegawczość. Trudny. Panie kochany. Krytyczny sukces. Mów mi wszystko. O. Moi drodzy. Wszyscy oprócz Manliego i Nika.
Wy po prostu może bardziej skupiliście się na Jezminie, może po prostu na śniegu. Wiesz, mnie może... się w tym momencie odpala jakby, wiesz, paranoja. Ja jestem, wiesz, jak ktoś mnie śledzi i ja wiem w ogóle, że jestem obserwowany, to od razu się robię dużo czujniejszy i mam jakby też to, że na przykład, wiesz, od razu zaczynam rozpatrywać, czy przypadkiem taksówka, która do nas nie podjedzie, nie jest podstawiona, wiesz, jakieś tego typu rzeczy. Wszelkie, aha, wiesz... Słuchajcie, trzy rzeczy dla tych, którzy... No tak naprawdę głównie ty to, Fieri, zauważasz, ale sądzę, że reszta z was również. Po pierwsze, podjechała taksówka. Nie jest podstawiona. Widać było, że wyszli z niej jacyś ludzie. Kierowca dopiero zauważył was po jakichś, nie wiem, 300 sekundach, więc absolutnie taksówka jakby podjeżdża pod was. Za taksówką podjeżdża bardzo szybko. Duża ciężarówka. Taka, no po prostu taki samochód dostawczy jakby z paką, który jakby zajeżdża tak naprawdę tuż za nią. I trzecia rzecz, błysk noża jednego z tych dwóch mężczyzn, którzy szli za wami, a drugi wysunął z rękawa rewolwer i ten z nożem idzie w waszą stronę. Wiesz co, powiedz mi taką rzecz, bo ja spróbuję... Spróbuję skorzystać z tego, że wyszedł mi ten krytyczny sukces i chciałbym skorzystać z tego w ten sposób, jeżeli byś to dopuścił. Czy ja, jakby oceniając całą sytuację, zobaczyłem coś na trasie między nimi a nami, na tym krótkim odcinku, tamtych paru metrów, co pozwoliłoby, że na przykład, nie wiem, coś bym pociągnął, szarpnął jakieś stoisko, nie wiem, z gazetami. Słuchaj, to może być taki wózek z bagażami. Ktoś na chwilę, wózek wiesz, z bagażami, się... który ja bym po prostu, wiesz, tak popchnął w ten sposób, żeby zastawił trasę między nami, żebyśmy mogli wsiąść, a oni musieliby go wyminąć i to by nam za trochę czasu kupiło. Tak, przynajmniej ten z nożem, no bo ten z pistoletem może po prostu strzelić, nie? No ale to wtedy strzelił wózek, wiesz, więc... Dobrze, więc tak, słuchaj, masz ten moment, kiedy możesz zareagować szybko, no to jako to pierwszy, robię. Więc słuchaj, poproszę cię o rzut na... Sądzę, że to po prostu zręczność może być, bo ty po prostu chcesz, no to nie jest jakaś wielka filozofia zrobienie coś takiego. Weszło. I... Jest to sukces, ma zręczność 90 i słuchajcie, wyrzucił równo 90. Także czemu? Łatwo. Czemu by nie? Łatwo. Słuchaj, tamten się tego ale nie spodziewał. Ale to w sumie jak krytyczna jedynka, nie? Zależy jak na to spojrzysz, słuchaj. Nie, to jest takie, wiesz, inaczej, włożyłem w to dokładnie tyle siły i precyzji, ile było trzeba. Ani odrobiny mniej, ani odrobiny więcej. Ani odrobiny więcej. Słuchajcie, to wyglądało tak, że po prostu ten wózek pojechał i on jakby wpadł na to, nie? Zdecydowanie jakby zderzył się z tym i po prostu jakby poleciał. Sądzę, że jakby te bagaże też się rozwaliły, on jakby się gdzieś po prostu zwalił z nóg. Tamten drugi się zawahał, ten jakby z pistoletem. On cały czas guma i w każdym momencie może strzelić. Taksówka zatrzymała się, więc jeśli chcecie, to możecie wsiadać, ale w tym samym czasie zatrzymała się również ta ciężarówka, która jakby od razu za wami podjechała. I to się dzieje tak, że wyskakuje z paki jeszcze dwóch drabów. I oni mają ze sobą też noże. No to wiesz, jakby my się pakujemy do samochodu, a ja Luce sygnalizuję, bo to Luka jest najbardziej taki tutaj ewentualnie wyrywny, że właśnie, że za nami uzbrojeni są. Luka, no i co ja mam z tym zrobić? Nie wiem. No wsiadajmy do tej taksówki, ja pcham. Nie, no wsiadajmy. Ja jestem w środku. Nie, no bo my się pakujemy do taksówki, to mówiłem, no. To jak się wpakujemy do taksówki, to już wtedy będziemy myśleć. Jak nie zaczynają strzelać, no to pakujemy się do taksówki, odjeżdżamy. Jeszcze mówię tam kierowcy, żeby zgubił ten samochód, który jest za nami. Moi drodzy, pakujecie się w takim razie razem z waszą przyjaciółką, no, nową towarzyszką do środka i słuchajcie,
To musi być bardzo szybkie, więc poprosiłbym was wszystkich o test zręczności. Jeśli komuś nie wyjdzie, to znaczy, że wpakował się za późno i może zostać zaatakowany albo przez tych dwóch zbirów z nożem, łatwo, albo nawet przez tego z pistoletem. Mój drogi, to oni zostaną zaatakowani, a nie my. O, no wiesz, mów za mój siebie, bo... jest tak wysoki, money. Że nawet fail Babilona po prostu to niweluje. Mhm. Dokładnie, ja myślę, że Chavez mnie po prostu wpycha do tej ciężaru, do tej taksówki. Wiecie, po prostu zasłoniłem całym swoim wysokim ciałem od tego smulaku. Ale to jest ta sytuacja, dokładnie. Bo właśnie Manly mówił, wsiadajmy do taksówki i oczywiście co? Wsiada ostatni, bo chciał dopilnować, żeby wszyscy to zrobili i przede wszystkim jakby oceniał jeszcze sytuację, nie? Bo zobaczył, że dobrze ocenił sytuację z wsiadaniem do taksówki i chciał zobaczyć, czy nie ma jeszcze gdzieś jakichś zagrożeń. Okazało się, że zagrożenie wychynęło tuż przed twoim nosem. Ja bym te ekstremalne sukcesy Antoana i Luki, żeby trochę było ciekawiej, raczej przeznaczył na to, że udaje wam się szybko też wciągnąć je z minę, żeby jej się nic nie stało, a ty jednak Manly, może trochę niechciany bohater, zostajesz z tyłu i wiesz, i dwóch gości z nożami na ciebie skacze. Jeden z nich, wiesz, rzucił się przed ciebie, ale też zahaczył o te bagaże i się lekko potknął i to go jak gdyby całkowicie rozkojarzyło i sprawiło, że już nie mógł w ciebie uderzyć. Drugi natomiast celnie w ciebie chlasta nożem. To ostrze może zrobić ci krzywdę, ale może rzeczywiście próbować unikać. Idź pan ode mnie! Unikam, no pewnie, że unikam. No rzucaj na unik, musisz wystarczyć. A nie chcesz tego na kapucynę zaprosić? Zwykły sukces. Proszę. Sukces. Słuchaj, wiesz co? Szybko po prostu wpakowałeś się, zamknąłeś drzwi, samochód z piskiem odjechał i widzicie tego wściekłego, ostatniego gościa z pistoletem, który w swojej jakby bezsilności celuje i pociąga za spust. Ale na szczęście dla was ten strzał gdzieś poleciał, ale na pewno nie w samochód, którym odjechaliście. Słyszycie po prostu jeszcze jakieś okrzyki, gwizdek policyjny, jakaś kotłowanina się tam zrobiła, ale no nie wiadomo, czy oni zostali ujęci, czy nie, czy uciekli. Trudno powiedzieć. Ja pytam taksówkarza, panie, co tu się dzieje na tych ulicach? On taki też... Nie wiem, to panowie lepiej... Państwo powiedzą, co się dzieje, dlaczego on strzelał? Kim pan, państwo są? Nie mamy pojęcia. To? Oni się cały czas się strzelają tutaj. Ferdynanda strzelają, w nas strzelają, o co chodzi? Proszę przestać gadać takie bzdury. Dobrze. Niech pan jedzie tam i tam i zgubi ten pojazd. Mam nadzieję, że nie jadą za nami. Jadą, Sylwan? Ale panowie nie są tymi Chorwatami z tej bojówki. Panie, czy wyglądamy na Chorwatów? Wyglądam na Chorwata, ja płynnie po francusku i angielsku mówię. Czy Chorwaci nie umieją po francusku? Ani angielsku? Jest duża szansa, że wasz taksówkarz też jest Chorwatem, nie? Więc no nic. W każdym razie on jakoś mówi po angielsku nawet. Słuchajcie, on jakby dociska gazu, bo jest jakby, widzicie, w nerwach, poci się. Widzicie po prostu, jak te krople spływają też mu. Jest mina taka, Jezus Maria, co tu się stało? Dlaczego oni... Przecież oni chyba jakby na mnie. O co tutaj chodzi? Czy my jesteśmy ścigani? Bo nie. Tak się nie, uciekliśmy. Uciekliście. Co to, że te gwizdki policyjne mogą też wytłumaczyć, dlaczego nie jesteście ścigani. Raczej tamci też musieli uciekać, jeśli w ogóle im się udało. Ja jej mówię, wydaje mi się, że to przez ten artykuł, przez to całą sprawę z tym grobowcem, to może mieć jakieś znaczenie. Ale dlaczego oni... I dlaczego na nas strzelają na ulicy? Ale kto to może być? Przecież w świecie archeologii nie ma takich rzeczy. Zajmiemy się tym... Ale świat archeologii na tej płaszczyźnie może być powiązany z innym, mroczniejszym światem, krótko mówiąc, kultyści. Co? Ja wiesz co, ja tak staram się tutaj jakby dając mu... Nie teraz, wbijając mu możliwie dyskretnie łokieć w bok, jakby wiesz, mówię, mademoiselle, nie wiem tak naprawdę, to jest jakby tutaj... To jest bardziej skomplikowana sprawa, no...
jak to mój przyjaciel zauważył, takie wykopaliska potrafią przyciągnąć niepożądaną uwagę bardzo różnych dziwnych osobników. Zarówno przestępców, którzy widzą w tym możliwość wzbogacenia się na grabieży, jak różnych fanatyków religijnych, prawda, i wszelkiej maści, no, dziwacznych indywiduów, kłopotliwych i niebezpiecznych. I prawdopodobnie no, wykopalisko tak dawne, sprzed tylu wieków, wzbudziło duże zainteresowanie. No, ja sam jestem marszandem, zajmuję się dziełami sztuki. Też wiem, że w takiej pozornie spokojnej branży jak moja, w której chodzi o piękno i sztukę, też trafiają się bardzo nieciekawe elementy i zbrodnie. To ci ludzie strzelali, bo co, chcieli przechwycić te wykopaliska, które mój ojciec... Madame, to jest zdecydowanie może... bardziej skomplikowane i zdecydowanie lepiej niż my teraz. W bok, żeby się nie rozpędzał. I mówię, mademoiselle, jakby ja tutaj dopuszczam na przykład taką możliwość, że może próbowali panią porwać choćby po to, żeby wpłynąć na pani ojca, żeby udostępnił to, co znalazł w tych wykopaliskach. No, różne są możliwości, dlatego zależało nam na tym, żeby pani się w to nie angażowała, żeby zapewnić pani tutaj bezpieczeństwo. Nie, nie, to ja tym bardziej, to jeśli ja jestem zagrożona, to tym bardziej mój ojciec, ja jestem mu winna pomoc. Proszę pozwolić nam działać i... David, daj spokój, jakby kobieta została napadnięta, absolutnie się tego nie spodziewała i jakby ty sugerujesz jej nic nie robić. Absolutnie rozumiem, że pani jest w tym... Że pani, po prostu muszę. To pani rodzinę dotyczy. Jeśli, tak, ja rozumiem. Jeśli mogę powiedzieć coś z głosu rozsądku, proszę zachować dobre myśli, pogodę ducha, na ile to możliwe. Spotkajmy się z pani ojcem. I wszystko po kolei się wyjaśni. Tak, wyjaśnimy tę sytuację przede wszystkim. Tak, tak. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. I ona tak mówi to bardziej do siebie niż do was. W końcu to jest właśnie niewielkie miasteczko, więc ledwie 3-4 minuty później zatrzymujecie się przed taką schludną, dwupiętrową kamienicą. Widzicie szyld hotelu, hotel Lechner. Rozstajecie się z taksówkarzem, wchodzicie do środka. Widać, że jest w takim typowym europejskim stylu ten hotel. Czerwone dywany, ładne drewniane meble. Recepcjonista miło się do was uśmiecha. Pyta, czy może pomóc. Od razu odzywa się wasza towarzyszka. Tak próbuje przywołać na twarz taki spokojny uśmiech, chociaż no, niezbyt jej się to udaje, ale w końcu mówi, że dzień dobry, my chcielibyśmy się spotkać z gościem, z doktorem Moriczem. Rozumiem, już zaraz mówię numer pokoju. Przykro mi, nie mamy takiego gościa. Ale to, proszę się upewnić, bo to mój ojciec i on wysłał mi wiadomość, że może, właśnie... Może pod innym nazwiskiem wynajął pokój. Ona tak patrzy na ciebie trochę zdziwiona. Nie, nie, to niemożliwe. Ja pokażę pani nam go pani opisać? Ten list. Bo... Może pani go opisać, jak wygląda pani ojciec, czy właściwie panu recepcjoniście? Tak, tak, oczywiście. No i ona opisuje, że jest niewysoki w okularach, ma takie brązowe włosy, prosta fryzura, czasami włosy może trochę w nieładzie, elegancko ubrany, pali fajkę. Wie pani, na pewno nie jest gościem, ale wydaje mi się, że mogłem widzieć go. Proszę chwilę poczekać. A tak patrzę na was. Co za dziwna sprawa. Ojciec zawsze był najspokojniejszym człowiekiem na świecie. Tutaj... Ale mogłoby pani pokazać ten list od niego? Jeżeli wie, że jest jakieś niebezpieczeństwo, mógł pojawić się tutaj pod zmienionym nazwiskiem dla bezpieczeństwa. Nie wiem, ale to... No tak patrzę jeszcze na ciebie, Antoine, bo ty powiedziałeś o tym liście. Tak, za chwilę pokażę, jak
jak się wyjaśni. Ja tak zerkam na Nikolasa, tak, Nikolas, może dałbyś tutaj pani jakieś coś na uspokojenie ze swojego arsenału? No, oczywiście, doskonały pomysł. Wyciągam jakieś tabletki. Nie koloru mam białego. Potrzeby chyba. Myślę, że naprawdę to może pomogą uspokoić na nerwy, a nasz przyjaciel jest specjalistą. Tak, myślę, że to może uspokoić nerwy i wprowadzić trochę pogody ducha w mówi tych pan? Zachmurzonych chwilach. Tak, dokładnie. Dobrze, ale ja to nie jest uzależniające. Nie, absolutnie nie. Ja jestem w ogóle, daję jej kilka, tam ze dwie tabletki koloru białego z charakterystycznym krzyżykiem na środku. Ale ja się rozglądam za tym recepcjonistą, gdzie on poszedł. Wiesz co, on jest na zapleczu, nawet go widać, jak coś tam przegląda, ma takie szafki z papierkami. W końcu wyjmuje niewielką kopertę, uśmiecha się do was i mówi: wiedziałem, proszę bardzo, rzeczywiście doktor Morich nie jest naszym gościem, ale zostawił tutaj dla pani Jasminy Morich, rozumiem, że to pani. Tak, 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 to ja. Zostawił dla pani wiadomość. Proszę bardzo, oto ona. I na pewno go tu nie ma? Nie, przykro mi. No dobrze. No wszystkiego dowiemy się z wiadomości, no to wygląda. No chyba tak. No dobrze, dobrze. Chodźmy tutaj, jest obok stolik. Ona jakby taka jest coraz bardziej gorączkowa i taka coraz bardziej włącza się jej taki tryb gonienia, żeby od razu zrozumieć tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi. Otwiera, jest też taka zdziwiona, widzicie, że to jest w środku, w zasadzie trudno nawet powiedzieć, że jest to list, bardziej jakaś taka notatka, mała karteczka, gdzie jest napisane Zagrabacka, Zwonarska, Krajla z Worima, uważaj na siebie, kocham cię. Te trzy słowa są albo po chorwacku, albo to są jakieś nazwy własne. Trudno wam powiedzieć, nie znacie się na tym. Ale tak patrzę, tak ściska w dłoni tą karteczkę. No, pięknie. Bardzo ciekawe, czy to jakieś miejsca tutaj w tym mieście? Wiesz, Nick, możesz, to jest hotel, możesz wziąć mapę. Patrzysz. Hmm. Prawie jak przeszukiwanie biblioteki. No, to patrzę. Są jakieś trzy miejsca? Patrzycie, to są nazwy ulic. Jest ulica o nazwie Zwonarska i przecinają ją gdzieś tam w trakcie, przecinają ją dwie ulice. Jedna z nich to jest właśnie Zagrebacka, a druga to Krajla Zwonimia. Zna pani te miejsca? Wie pani, dokąd powinniśmy się dokładnie udać? No, pewnie nie, nas. Ja za bardzo tutaj nigdy nie byłem, ale dobrze, to może jeszcze ten list, bo chcieli go panowie zobaczyć, bo tak, on jest dziwny. Może nam pomógł. I on sprawił, że zaczęłam się właśnie niepokoić. Proszę go zobaczyć. I widzicie, pierwsza rzecz, że jest napisany w języku angielskim. Ona to od razu mówi. Przede wszystkim on jest po angielsku. No, ja znam angielski, mój ojciec też, ale nigdy w życiu nie porozumiewaliśmy się po angielsku. To jest pierwsza dziwna rzecz. Proszę przeczytać i za chwilę jeszcze coś powiem. Przeczytał ktoś? No to ja mogę. Najdroższa Jasmino, ta budowla jest niezwykła. Jestem pewien, że nie jest tego opowiedz. Dowiedziałem się kilku rzeczy o zakonie Szlachetnej Tarczy i jego historii. Większość tych informacji nie powinna ujrzeć światła dziennego. Szczegóły dotyczące wykopalisk, a także zdjęcia z miejsca prac trafiły do lokalnej prasy. Artykuł miał być atakiem na moją osobę, ale teraz obawiam się o bezpieczeństwo mojego odkrycia. Istnieją różne dokumenty i artefakty, które mogą być cenne dla pozbawionych skrupułów kolekcjonerów. Przepraszam za te ogólniki, ale nie odważę się napisać nic więcej, bo obawiam się, że ktoś może przechwycić ten list. Nie wiem, komu ufać. Najpewniej ktoś z mojego zespołu działa przeciwko mnie. Potrzebuję, żebyś jak najszybciej przyjechała do Winkowci. Będę czekał na ciebie w hotelu Lerner. Nie mów nikomu, że się tu wybierasz. Jeśli nie będzie mnie na miejscu, zostawię dla ciebie wiadomość w recepcji. Gdy dotrzesz do miasta, z nikim nie rozmawiaj. Udaj się bezpośrednio do hotelu. Wyjaśnię ci wszystko osobiście. Mam nadzieję, że uporządkuję
już większość rzeczy do czasu twojego przyjazdu. Nie mogę znieść myśli o tym, że być może narażam cię na niebezpieczeństwo, ale nie wiem już komu ufać. Przywieź ze sobą, proszę, mój wojskowy rewolwer i pudełko nabojów, które trzymam w pracowni. Są tuż obok mojej ulubionej książki. Powinnaś pamiętać, o którą chodzi. Twój ojciec. No i tu jest jeszcze jeden dość dziwny element, dlatego że mój ojciec nie trzymał rewolweru w pracowni, ale w zamkniętym pudełku pod łóżkiem. I nie mogło mu się pomylić, a tutaj napisał, że jest w pracowni obok jego ulubionej książki. Jaka jest jego ulubiona książka? To Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego Edwarda Gibbona. A może ta wiadomość była pisana w obecności kogoś, kogo obawiał się pani ojciec i być może dlatego jest napisana w ten sposób. Sylwan, ja nieraz miałem potrzebę posługiwania się, wiesz, przesyłania wiadomości takich nieoczywistych, nie? Bo to jakby w świadku przestępczym to pewnych rzeczy nie można pisać wprost, tak jak, wiesz, jak korespondowałem z moim tym przyjacielem, czy wiesz, tego typu rzeczy z Raulem i w tym momencie, wiesz... Co by mi z tego wynikało jakby, w sensie, czy to jest na zasadzie takiej, że ta książka może być jakimś kluczem, jeżeli chodzi o treść, czy te ulice na przykład, czy to są faktycznie, że na zasadzie takiej, że punkt spotkania to ma być, nie wiem, miejsce faktyczne, a na przykład, nie wiem, jeżeli to ma być upadek cesarstwa, to jest godzina, o której on się tam pojawi, dajmy na to, że to jest... Rzuć na inteligencję, to będzie rzut na pomysłowość. Męcik. Na inteligencję. My do godziny to by mogło pasować rzeczywiście. Trudny sukces. Słuchaj, wiesz co? Wydaje ci się, że to jakoś chodzi o tą książkę. Nie wiesz, czy konkretnie tak. O ten egzemplarz, jak konkretnie o tamten egzemplarz, to może kiepsko, bo pewnie nie ma go przy sobie. Ciężko. Jeśli chodzi w ogóle o tą książkę w jakimś innym kontekście, to po prostu trzeba to zapamiętać na przyszłość, bo może to jest jakaś kolejna wskazówka. Jeśli chodzi o te ulice, no to wydaje ci się dość proste, bo to są jakby trzy ulice i te one się zbiegają w jednym miejscu. Znaczy tak, nie, że się zbiegają, tylko ta jedna... jest przecięta przez te dwie, więc jakby pewnie chodzi o ten punkt pomiędzy przecięciami, że tam jest coś, żeby ktoś nie chciał podać numeru, więc podał punkt między przecięciami tych ulic. Dobra. Ona jeszcze mówi do was, bo w ogóle z tego co wiem, to jest jeszcze jedna osoba, do której ewentualnie moglibyśmy się też zwrócić i wiem, że jest to na pewno osoba godna zaufania, bo jest to przyjaciel mojego ojca. Wiem, że oni przez wiele lat utrzymywali ze sobą bliskie kontakty i po prostu mój ojciec zawsze mu ufał. Pewnie tutaj też wprowadził go w tą sprawę. Jest to doktor Goran Belenzasa. On tutaj mieszka. Jego sama aż tak dobrze nie znam, ale wiem, że od wielu lat się przyjaźnił jeszcze z wojska i wiem, że na pewno się tutaj też z nim spotykał. Mademoiselle, jeżeli pani ojciec mówił, żeby z nikim się nie kontaktować i jakby trzymać się jego wytycznych, to być może coś się stało takiego, że również obejmuje to tego człowieka. A jeżeli miał do niego zaufanie, to być może spotkamy ich razem. Więc ja bym tutaj wolał unikać wtajemniczania w całą sprawę dodatkowych osób. Znaczy ja zakładam, że on na pewno o tym wie, bo mój ojciec na pewno mu o tym opowiadał, po prostu nie chciałbym zakładać, Z jakiegoś powodu ci ludzie czekali na panią na dworcu. To by znaczyło, że ktoś go, najprościej rzecz ujmując, zdradził i naraził panią na niebezpieczeństwo. Nie używajmy od razu takich wielkich słów, może... To po prostu jest to, że oni Proszę pani, pani ojciec wspomina w liście, że podejrzewa kogoś ze swojego zespołu. Czy ma pani pomysł, kto by mógł to być? Niestety nie, bo to jest tak, że od razu po tym, jak ukazał się ten artykuł, to doktor rozwiązał cały zespół i jego członkowie wyjechali chyba z tego, co wiem, z miasta. A ten pan Goran, doktor Goran Belenzasa też był w zespole? Nie, on jest miejscowym lekarzem. On w ogóle nawet nie jest archeologiem. On
Po prostu postali się z moim ojcem w wojsku, są wieloletnimi przyjaciółmi, mimo że doktor Belenzasa jest Serbem, my jesteśmy Chorwatami. I po prostu... Dobrze. No. Ja bym zaproponował, żebyśmy najpierw w pierwszej kolejności udajmy się w miejsce, które wskazał pani ojciec. Być może tam na tym odcinku między dwiema ulicami, na tym fragmencie przecznicy, znajdzie się jakaś wskazówka, która się jest powiązana z tym listem, który on napisał, która nam podpowie, który dokładnie, może to będzie jeden budynek, a może będzie tam coś konkretnego, co nas naprowadzi i przy odrobinie szczęścia spotkamy się tam z pani ojcem i wszystkiego się dowiemy. Ale tak jak mówię, na razie trzymajmy się tego, żeby go nie wtajemniczać w to nikogo nadprogramowego. Też tak uważam i chodźmy jak najszybciej, bo czasu mamy mało, a tym bardziej, że depczą nam po piętach. I tutaj jeszcze jak będziemy wychodzić z tego, oczywiście z oczami dookoła głowy, ja jeszcze zwracam się do recepcjonisty i tam wiesz, kładąc mu banknot, że gdyby ktoś o nas pytał, ponieważ tutaj mademoiselle została zaatakowana na dworcu i śledzą ją jacyś bardzo nieciekawi ludzie, jakiś element kryminalny, to gdyby ktoś o nas pytał i dociekał, gdzie żeśmy poszli, to niech się tymi ludźmi zajmie ochrona, bo mogą być uzbrojeni i niebezpieczni. Rozumiem. Tutaj brzmi to jakby, dość niepokojąco, ale dlatego chcę pana ostrzec właśnie, żeby tutaj personel hotelu jakby nie miał żadnych problemów z nimi, bo może się tak zdarzyć. A nawet w razie czego można zadzwonić po policję, bo mogą być tymi samymi ludźmi, którzy mademoiselle zaatakowali. Dokładnie. Rozumiem. A tak przy okazji... Byli uzbrojeni i zdeterminowani. Panowie, czy my mamy jakieś pokoje gdzieś wynajęte? Tak, mamy. Bodajże w Lowacki Dworak. No tak, ale czy wymieniał to miejsce? Tak. No tak, tak, tak. Także wiesz, mówię, mu zostawiam jakiś tam napiwek i zawijamy się. Moi drodzy, jest już późne popołudnie w Winkowczi. To jest tak, że o tej porze roku słońce już szybko zachodzi, robi się ciemno, wokół cały czas pada śnieg i sprawia, że byłoby tutaj naprawdę malowniczo, wręcz tak, że po prostu najchętniej byście się przyspacerowali, trochę odpoczęli, trochę nabrali oddechu, no gdyby nie fakt, że co i róż widzicie niewielkie grupy żołnierzy, wiecie w jakim celu tutaj jesteście, no i też... chyba szybko pokoju, spokoju nie zaznacie. Moi drodzy, ulica, na którą się udajecie, a w zasadzie ten wycinek ulicy, który was interesuje, to miejsce całkiem nawet zatłoczone, bo przecinają się właśnie tutaj różne linie komunikacyjne Winkowczi. Chodzą tutaj ludzie, co jakiś czas przejedzie samochód. Ta część, którą wypatrzycie, to rząd kamienic, takich jak tutaj, z kolorowymi dachami, dobrze zadbane. I widzicie, że jest tutaj kilka budynków, które no, mogą być tutaj jakby dla was zainteresowaniem objęte. Oprócz domów mieszkalnych jest tutaj zakład szewski, sklep spożywczy i księgarnia. Księgarnia. Wchodzicie do środka, unosi się taki kurz, widać, że Winkowczi nie ma w tym momencie zbyt wielkiego rynku czytelniczego. Księgi tak unoszą się wysoko nad wami, na takich półkach, trochę przypominających bardziej bibliotekę. Jest tutaj ciasno, trochę ciemno, niewiele lamp. Macie wrażenie, że tu jest jakby wysokość dwóch pięter, są takie przesuwane drabiny. Gdzieś porusza się między nimi starszy mężczyzna, który uśmiecha się na wasz widok. Szybko, jak na swój wiek, zjeżdża po tej drabinie, kiwa głową, widząc, że absolutnie jesteście z zagranicznymi gośćmi. Mówi tak całkiem dobrze po francusku. Witam panów serdecznie. I słyszycie, że ma absolutnie niemiecki albo austriacki akcent, czyli raczej nie jest tutejszy.
Więc co mówię, bonjour monsieur, szukam bardzo konkretnej książki, tutaj podaję tytuł tego Upadek Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego, dobrze pamiętam? Rzymskiego po prostu, nie? Upadek Cesarstwa Rzymskiego, podaję autora, wydanie. Drogi panie... Czy jakimś trafem ma pan może taki egzemplarz? Niestety... Cóż, czas bywa przewrotny, widzi pan, przez parę lat gdzieś tutaj, o chyba na trzeciej półce od góry trzymałem, nikt nawet nie przeglądał. I dokładnie tydzień temu została dokonana rezerwacja tego egzemplarzu, jedynego jaki mam. Przez kogo? Momencik. Przechodzi za kontuar, otwiera taką wielkaśną księgę, która macie wrażenie obejmuje działalność tej biblioteki od stworzenia świata. On jakby przegląda te rejestry i mówi w końcu doktor Moricz. A czy doktor Moricz zostawił może jakiś kontakt na siebie? Ponieważ... Nie. No ja nie pytam swoich klientów, jak ktoś rezerwuje. Ale to... moglibyśmy obejrzeć tę księgę. Jeszcze gry, czy jakaś budka telefoniczna na ulicy jest? No gdzieś tam pewnie dalej jest. Czy on się po ten egzemplarz zgłosił już, czy jeszcze no nie odebrał? Nie, cały czas jest zarezerwowany. A moglibyśmy obejrzeć tę książkę? Koło jest tylko zarezerwowane, jeszcze się po nią nie zgłosił. O, wie pan, ja szanuję swoich klientów. Nie uszkodzimy. Tak, ale nie chodzi o kupno w tym momencie. Chcielibyśmy ją tylko przejrzeć. No jeśli byłaby taka możliwość. Ja jestem córką doktora Moricza, odzywa się Jezmina. On tak unosi lekko brwi. A, rozumiem. No dobrze, to w takim razie... proszę. Tak popatruję na was i mówi, ale naprawdę... proszę dobrze traktować tę książkę, bowiem jest to pierwsze wydanie. Rarytas. Oczywiście. Podaję wam w dłonie. To może w takim razie Jasmina dostarczyłaby ją ojcu. Jeżeli ma pan wątpliwości, że jest córką, może się wylegitymować tutaj. A właśnie. Uregulujemy należność. Jaka jest kwota? Nie ma potrzeby, on tak uśmiecha się, widzę zresztą drobne podobieństwo oczy, nosy, mam wzrok, mam pamięć do ludzi. Wie pan, to nie ma większego problemu, wystarczy uiścić zapłatę i sądzę, że doktor Moricz nie będzie na nikogo zły, prawda? Oczywiście. Też tak sądzimy. Wspaniale, on podaje wam cenę. Taka absolutnie niewygórowana nawet jak za pierwsze wydanie. Widać, że po prostu jest popularyzatorem czytelnictwa, nawet jak jemu się to nie za bardzo opłaca. No i co? I wychodzicie na zewnątrz, tak. Trzymając jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedno pytanie do tego człowieka, jeśli możemy zadać. A kiedy pan ostatnio widział doktora Moricza? On tak się zasępia i mówi... To było gdzieś w zeszłym tygodniu. Wydaje mi się, że jakieś 6 dni temu może. A jak pan się z nim spotkał, to zauważył pan może coś? 5. Coś w jego zachowaniu, co zwróciłoby uwagę? A cóż takiego? Nie był zdenerwowany na przykład, albo jakiś zaniepokojony. Nie, pan, z tego co wiemy ostatnio, na przykład ten artykuł w prasie, który się pojawił, wzburzył go dosyć. No, więc... To może był taki trochę podenerwowany, ale... Czy ja wiem? Tak się zastanawiam, że ten człowiek jest taki prostolinijny, w sensie czy to co mówi, to jest to co myśli, czy coś przed nami mógłby ukrywać. No to już na psychologię. Proszę. Sukces. Wydaje się być po prostu to zwykłym bibliotekarzem, który nie ma w tej sprawie żadnego swego interesu. Mhm, to okej. To dziękujemy bardzo. Miłego dnia. Mhm. Nawzajem. Miłego w zasadzie już wieczoru. Proszę na siebie uważać. Wychodzicie. Mija was patrol dwóch żołnierzy, którzy tak rzucają na was spojrzenie. Ja się odruchowo rozglądam, wiesz, ja się odruchowo tutaj
Wiesz, no zresztą cały czas po prostu. Ustawienie domyślne u mnie w tej chwili to są oczy dookoła głowy. Ona tak hotel lekko... Panowie, kawiarnia? Ona tak lekko zadrżała, bo zrobiło się naprawdę już teraz zimno o tej porze. Mówi, faktycznie jest już późno. Panowie w ogóle mają gdzieś nocleg tutaj? Bo no chyba tak, to... no to może tam wszyscy się udamy po prostu i wynajmiemy też pani pokój. No, w sumie to pewnie potrwa dłużej. Myślałem, że od razu spotkam się z ojcem i wyjedziemy stąd może najlepiej. Wygląda na to, że pani ojciec dołożył bardzo wielu starań, żeby nie było go łatwo znaleźć i żeby tylko pożądane, wskazane osoby. Ale to zupełnie nie w jego stylu. On nigdy nie był takim, nie wiem jak to nazwać, no. Po prostu prostym człowiekiem. Bardzo inteligentnym, mądrym, wykształconym, ale prostym z usposobienia. Ale trzeba przyznać, jestem pełen podziwu dla sposobu, jaki znalazł na skomunikowanie się z panią. No tak, ale z drugiej strony... Jestem pewien, że w tym egzemplarzu znajdziemy jakąś wskazówkę, gdzie go szukać. No to zajrzyjmy w końcu. Wsiadacie do taksówki, kiedy już jedziecie w stronę waszego hotelu, otwieracie książkę i tak naprawdę widzicie, że od razu wypada z niej kolejny liścik. Nie, przepraszam, to nie jest to. Momencik, nie czytajcie tego. Zobaczcie. Ojejku, kurczę, już dożyłem. Boże, co ja zrobię? Okej, okay, to jest to. Wybacz. Udawaj, że nie widziałeś. Notatka i kwit. To mogę to przeczytać, jak chcesz. Przeczytaj. O mój dobry Boże. Notatka i kwit. Idź do Puzdan z Dalihi. Użyj nazwiska panieńskiego matki. Klucz jest w wodzie, w pobliskiej łaźni rzymskiej. Wydałem dyspozycję, bądź ostrożna. To 87. To nie wiem, czy to jest strona, czy to jest jakoś istotne. To jest kwit. Aha, okej. To jest jakby tutaj pod takim numerem. Co on na wymyślu? Najwyraźniej musi się czegoś bardzo obawiać. Tak, a czym jest to miejsce, które wskazał pani ojciec? Nie wiem, no to ja tutaj... To nie jest miejsce, trzeba będzie znaleźć na mapie jakieś... A pani, przepraszam, jak się dostała do miasta? No, od strony Zagrzebia pociągi jeżdżą normalnie. A. Do Belgradu są wysadzone tory. Rozumiem. Sylwan, czy to jest taka godzina, że jeszcze coś zdążymy zrobić, na przykład tam pojechać, czy niekoniecznie? Wydaje wam się, że lepiej już to zostawić na drugi dzień, bo jeśli są to jakiekolwiek miejsca usługowe, cokolwiek by to nie było, no albo nawet ludzie, to tak nachodzić kogoś wieczorem, to można mieć jakby negatywny efekt, nie? Tak. Moi drodzy, jedziecie do waszego hotelu i macie wrażenie, że kolejny raz z jakąś nadmierną łatwością wplątujecie się w kabałę, która może skończyć się różnie. A nawet jeśli z niej wyjdziecie, to doświadczenie uczy was, że jeśli się ze wszystkiego wychodzi trochę bardziej poobijanym, trochę bardziej ogólnie rzecz biorąc styranym i przeoranym, to ta wyprawa z każdym przystankiem robi się trudniejsza. Ale z drugiej strony są tropy, które prowadzą was do ciekawych dla was wątków. Czwarta krucjata, Michał z Dubrownika, to nie są hasła, które są wam obce. Więc może kto wie, może po tym wszystkim... Może nam szczęście sprzyja. Może tak, może wejdziecie na drogę, która zaprowadzi was w jakieś ciekawe miejsce po tej niesamowitej wizycie na brzegach Karkosy, na brzegach jeziora Hali i temu wszystkiemu, co się teraz dzieje. Moi drodzy, bardzo wam dziękujemy. Rozdział 9, Chleb czy Kamień, cały czas w nim jesteśmy, choć już sądzę, że za jakiś czas będziemy szli dalej, ale spokojnie, jeszcze mamy śledztwo w Winkowczy. Dawajcie znać, jak wam się podoba i bądźcie z nami dalej. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, cześć.